Jak obchodzić urodziny, to z pompą, zwłaszcza gdy kończy się 85 lat. Tak było w przypadku pana Mieczysława Ogłazy, który mógł liczyć nie tylko na smaczny tort życzenia, ale mógł też zobaczyć na parkiecie byłych zawodników, którzy choć w zdecydowanej większości nie uprawiają już czynnie sportu, to postanowili uczcić pana Mieczysława i choć na chwilę wrócić na parkiet. Nie spodziewałem się. To znaczy, jak miałem 80, no to był mecz koszykówki też. Przyjechało Zagłębie Sosnowiec i grało tu z częstochowską drużyną. I grali tam reprezentanci Polski, przyjechali specjalnie dla mnie. No i było mi bardzo przyjemnie, no. Ale dzisiaj, no to myślałem, że jestem zapomniany. Ale okazuje się, że nie. I na tym parkiecie to podejrzewam, że wszystkich pan poznaje, panie Mieczysławie. Tak. I z imienia, i z nazwiska. Tak, oczywiście, z imiona i z nazwiska. Wzrost, waga. Wszystko pamiętam. Wśród organizatorów Sławomir Gajda, były zawodnik, trener i działacz klubów koszykarskich z Częstochowy, który jednak nie dał się namówić, by wybiec na parkiet. Ale trzeba powiedzieć, że Gajda akurat tym razem był usprawiedliwiony. Ktoś musiał to zorganizować, mówiąc wprost i kolokwialnie. No i ja się zająłem tą organizacją, pomijając sprawy zdrowotne, które pewnie już mi uniemożliwiają czynne uprawianie koszykówki. To po prostu musiał ktoś to zająć się tymi sprawami, które oprócz tego, co się dzieje na boisku, musi się dziać również wokół. Zaplanowane wcześniej zajęcia nie pozwoliły też zagrać na parkiecie senatorowi i lekarzowi Wojciechowi Koniecznemu, który nim zajął się leczeniem ludzi, sporo czasu spędził pod koszem. Kusiło trochę i właśnie jedynie co, to się termin nie zgodził. Muszę zaraz tutaj po prezentacji jechać do Warszawy. Obowiązki pewne mnie wzywają, ale gdyby nie to, to zapewne też bym pobiegał, czemu nie? Tak, kiedyś bracia Konieczni byli głównie znani z tego, że grali w koszykówkę, to prawda. Był ten czas, to był piękny czas. Świetnie go wspominam. Pan Mieczysław Ogłaza był takim motorem napędowym tej całej koszykówki w Częstochowie. Można powiedzieć, że dzięki niemu wydobyła się z pewnych takich no, niskich poziomów do stanów naprawdę już przecież zaplecza ekstraklasy. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Było to lata temu, ale wspomnienia zostały i pewna nauka na całe życie jednak tym sportowcom też się zostaje. Mimo tych dwóch absencji na parkiecie nie zabrakło tych, którzy aktywnie włączyli się w pokazowe spotkanie, a wśród nich, wprawdzie krótko związany z Częstochową, ale nazywany przez kolegów przyjacielem naszego miasta, były gracz pierwszoligowego Tytana Wojciech Kukuczka. Byłem tutaj 5 lat temu na pożegnaniu moich przyjaciół Michała Sarana i Janka Sośniaka i łezka mi się wokół kręci. Bardzo miło słyszeć takie słowa. Ja Częstochowę, mimo że grałem tu tylko 1,5 roku, Częstochowę mam zawsze w sercu. I każdego dnia po odejściu z tej drużyny powtarzałem, że takiej atmosfery, takiego zespołu, takiego kolektywu nie ma nigdzie, nie było i chyba już nie będzie. Po prostu ja Częstochowę kocham całą tą atmosferę, kocham Harę Polonia i być tutaj to jest dla mnie prawdziwa przyjemność. Bo moje biodra nadają się na pewno do wszystkiego, tylko nie do sportu już. A tak poważnie mówiąc, bardzo się cieszę, że w jednej drużynie gram z Jankiem Sośniakiem, że jest Tomek Nogalski, jest Michał Saran, jest Piotrek Trepka. No naprawdę, no to jest coś niesamowitego dla mnie, nie? Wreszcie na co dzień najstarszy, a tym razem jeden z najmłodszych i co ważne czynnych graczy, Tomasz Nogalski, którym udział w meczu sprawił sporą radość. Wszak spotkał na parkiecie wielu kolegów, z którymi całkiem niedawno jeszcze walczył o ligowe punkty. Dokładnie tak, no czuję się jeden z najmłodszych tutaj, także fajna sprawa i fajna sytuacja. No tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. Ile się by lat nie miało, to jak jest ręka ułożona, to wpada do kosza i tym bardziej trudniej z takimi graczami się gra, bo są na tyle doświadczeni i zjedli zęby na tym, że fajnie na to będzie oglądać, popatrzeć i pograć z nimi jeszcze raz.